Przy okazji tego, co stało się na Ukrainie i napaści Rosji na Ukrainę, a potem tej ogromnej fali migracji z Ukrainy także do Polski, ta współpraca stała się nadzwyczaj dobra. Ja muszę podkreślić, że bardzo byśmy chcieli, gdyby ona mogła być kontynuowana w normalnych warunkach. Rzeczywiście to wyzwoliło z jednej strony ogromną aktywność ze strony Polaków, bo to trzeba powiedzieć otwarcie, że wszyscy włączyliśmy się to bardzo mocno, ale także administracji samorządowej i rządowej i współpracujemy ze sobą dobrze. To oczywiście nie wszystko przebiega tak, jak byśmy chcieli, to nie jest, że tak powiem, droga wysłana różami, ale trzeba przyznać, że dogadujemy się i w tych kwestiach kluczowych znajdujemy wspólny język i udaje nam się wspólnie wypracować rozwiązania, które potem są korzystne przede wszystkim dla uchodźców, tak? Uchodźców dla szerzej, dla całych wspólnot samorządowych. I rzecz jasna mamy przed sobą jeszcze kilka kwestii, które będziemy starali się rozwiązywać, chociażby ta dotycząca rynku pracy. To bardzo ważne, żeby teraz uchodźcy, przede wszystkim panie, które przyjechały z dziećmi, bo to większość to są panie, w tej strukturze uchodźców to blisko 48% dzieci, podobnie jeżeli chodzi o panie i zaledwie 2-3% panów, z reguły to są starsze osoby. W związku z tym przed nami wyzwania dotyczące rynku pracy, wyzwania dotyczące gospodarki mieszkaniowej, bo kilkaset tysięcy uchodźców mieszka wciąż w prywatnych domach i mieszkaniach. Ten okres wsparcia studniowego kończy się w czerwcu. No i trzeba, muszą te osoby mieć godziwe warunki do życia i do mieszkania. W związku z tym to jest duże wyzwanie. I trzecie duże wyzwanie, które przed nami, to jest kwestia edukacji i wychowania. Tak więc to bardzo ważne, żebyśmy pomogli uchodźcom, dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w tym, żeby zagwarantować możliwość właściwej nauki czy wychowania. Więc to z jednej strony są przedszkola i myśmy jako strona samorządowa wystąpili z propozycją organizowania takich punktów przedszkolnych, które będą prowadziły same panie z Ukrainy. Dla dzieci z Ukrainy takie małe mikroformy wychowania przedszkolnego. Te panie mogłyby otrzymywać wynagrodzenie z tego tytułu, także miały miejsce pracy, ale inne mamy dzięki temu mogłyby pracować także. To jest pierwsza sprawa. I jeżeli chodzi o wypoczynek letni, też chcielibyśmy, aby znalazły się środki na to, aby można było pomóc tym dzieciom. One już mają dosyć traum, a więc nie ma sensu im fundować następnej. Nawiasem mówiąc, dzieci z Ukrainy zaczynają wakacje za niecałe 3 tygodnie, ponieważ mają wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, to przed nami kwestia kolejnego roku szkolnego już, o dobrego się do niego przygotowania. I to z jednej strony możliwość w dalszym ciągu uczestniczenia w zajęciach w klasach ogólnych dzieci z Ukrainy, które znają język polski, przynajmniej w takim stopniu, żeby mogły brać udział w zajęciach, ale tworzenia oddziałów przygotowawczych, one będą podstawą do nauczania języka polskiego i takim przedsionkiem do potem wchodzenia do polskiego systemu edukacji. Aczkolwiek strona ukraińska bardzo wyraźnie mówi, że wolałaby, żeby dzieci z Ukrainy jednak działały w systemie ukraińskim. Według danych z Ukrainy 540 dzieci i młodzieży z Ukrainy korzysta z trybu zdalnego. My mamy w naszych szkołach i przedszkolach ponad 195 tysięcy dzieci w tej chwili. Ale te trzy elementy są przed nami, one są najważniejsze, natomiast chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że powiedzieć kilka razy dziękuję. Więc dziękuję przede wszystkim tym wszystkim pracownikom samorządowym, którzy rzucili się do pomocy i są fantastyczni. Jesteście wspaniali i pokazaliście, że rzeczywiście nie zawsze pieniądze są najważniejsze, że nie liczy się swój czas, że można pomagać, że jesteśmy asertywni. To jest coś, czego nam nie tylko Ukraina, ale cały świat nie zapomni. I to bardzo dobrze. To będzie przez wiele lat pracowało bardzo korzystnie dla Polski. To pierwsze podziękowanie. Drugie podziękowania są dla takiego zespołu, który mam zaszczyt prowadzić, który składa się z przedstawicieli 6 korporacji samorządowych, tych ogólnopolskich, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jesteście też wspaniali. To jest 20 cudownych ludzi, którzy pracują ze mną przy legislacji i wiele tych spotkań późno nocą się kończyło albo nad ranem.
ale dzięki temu jest ta legislacja, która oddaje nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o środowiska samorządowe. I trzecie jest podziękowanie dla strony rządowej, bo rzeczywiście no, trzeba powiedzieć uczciwie, że ta współpraca jest dobra. Myślę, że będzie rokowało to dalej też równie dobrze jak do tej pory. W ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu został uruchomiony teraz taki zespół do spraw uchodźców w znakomitym składzie z udziałem 6 ministrów, a po naszej stronie decydenci samorządowi pod wodzą Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu, który ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców. Był absolutnym liderem wtedy, kiedy pojawili się w Polsce Białorusini, Afgańczycy, to Sopot był tym miastem, które było bardzo przyjazne.